Co wspólnego może mieć poezja miłosna z matematyką, z kosmosem i z umieraniem? Aby odpowiedzieć na to pytanie, przedstawię Państwu w trzech odsłonach krótką opowieść o Szymonie Zimorowicu i jego jedynym poetyckim dziele zatytułowanym Roxolanki. W odsłonie pierwszej, pełnej smutku i niepokoju, zanurzymy się w przeszłość aż do zimy u początków 1629 roku. Wówczas to Szymon Zimorowic, 20-letni lwowski poeta, wie już, że jest śmiertelnie chory. Ale nie znajdziemy w jego poezji śladu lęku przed cielesnym cierpieniem, nie znajdziemy niepokoju o pośmiertne losy duszy i nie znajdziemy w najmniejszym stopniu rozczarowania, że musi opuścić świat ziemskich radości. Czemu? Albowiem Szymon Zimorowic postrzega siebie przede wszystkim jako poetę i wierzy, że został obdarzony niebosiężnym geniuszem poetyckim, ale nie ma już czasu, aby napisać wiekopomne dzieło, które przyniosłoby mu nieśmiertelną sławę. Dlatego umierający młody twórca lęka się, że jego imię i jego poezja pogrążą się w mrokach zapomnienia. A jak dotąd zdołał napisać zaledwie kilkadziesiąt pieśni miłosnych, w których wysławia miłość spod znaku Kupidyna, ognistego bożka pożądania i zmysłowej miłości. Stało zatem przed nim szczególnie trudne zadanie. W jaki sposób przeobrazić napisane dotąd utwory w dzieło, które odznaczać się będzie nieśmiertelnością i pozwoli mu zyskać sławę. O okolicznościach, które pozwoliły mu podjąć to trudne zadanie, opowiem Państwu w drugiej odsłonie tej krótkiej historii. Odsłonie, w której smutek miesza się z weselem. Bliska już śmierć Szymona przejmowała głębokim smutkiem jego starszego brata, Józefa Bartłomieja. To on bowiem, również poeta, był przewodnikiem i mistrzem Szymona na drodze do poetyckiej doskonałości. I to jemu zawdzięczamy wyjawienie przyczyn przedwczesnej śmierci młodszego brata. Po latach Józef Bartłomiej napisze, że Szymon Zimorowic zmarł wskutek, jak to ujął, nieuleczalnej zarazy spowodowanej śmiercionośną strzałą Kupidyna, bożka grzesznej, cielesnej rozkoszy. I wreszcie, co paradoksalne, to radosne okoliczności ślubu i wesela Józefa Bartłomieja, które odbyły się pod koniec lutego 1629 roku, podpowiedziały młodemu poecie, jak mógłby swe dotychczasowe teksty przekształcić w nieśmiertelne dzieło. Zgodnie z tą podpowiedzią Szymon Zimorowic stworzył weselny cykl poetycki, cykl, który ofiarował swemu starszemu bratu i jego nowo poślubionej małżonce jako weselny dar. Sięgając do głębokiej tradycji utworów weselnych, nadał swemu cyklowi, który zatytułował Roxolanki, cztery istotne dla naszej opowieści cechy. Po pierwsze, przeciwstawia tu świętą, życiodajną miłość małżeńską, grzesznej i, jak sam się przekonał, niekiedy śmiercionośnej miłości wolnej. Po drugie, powiedział, że miłość małżeńska stanowi przejaw twórczej, boskiej miłości, która przenika wszechświat, nadając mu spójność, piękno i wieczną trwałość. Po trzecie,
Tak skomponował swój cykl, by opowiadał on o turnieju poetyckim i dzięki temu mógł włączyć do niego napisane wcześniej pieśni. Po czwarte wreszcie, mówi o swoich roksolankach jako o zbiorze kwiatów, o antologii, czyli poetyckim bukiecie, który wręcza swemu starszemu bratu i poetyckiemu mistrzowi. Co więcej, siebie samego przedstawia jako więdnący kwiat, a swego brata, jego małżonkę, jako kwiaty kwitnące. Całość poprzedza wierszem dedykacyjnym, w którym prosi swego brata, by o nim nie zapomniał i by wydrukował jego jedyne dzieło. Czas przeto, byśmy przeszli do trzeciej i ostatniej części naszej opowieści, w której to części poznamy, w jaki sposób Szymon Zimorowicz skomponował roksolanki, by nadać im pieczęć nieśmiertelności. Do części, która będzie łączyła obawy z nadzieją i która pozwoli nam odpowiedzieć na nasze pytanie, co wspólnego może mieć poezja miłosna z matematyką, z kosmosem i z umieraniem. Szymon Zimorowicz dzielił z artystami i myślicielami swojego czasu głębokie przeświadczenie, że każde arcydzieło, które ma być arcydziełem nieśmiertelnym, musi być upodobnione do najdoskonalszego arcydzieła stworzonego przez najdoskonalszego boskiego artystę, a zatem do wszechświata. Jak wierzono w czasach Szymona Zimorowicza, zgodnie ze słowami Biblii, wszechświat stworzony został wedle miary, liczby i wagi. I stworzony został tak, że nie można do niego nic dodać, ani od niego nic odjąć. A znamieniem tej doskonałości, jak widać, staje się matematyczna harmonia. Wierząc w to, Szymon Zimorowicz postanowił poddać swój cykl poetycki zasadom harmonii. Spójrzmy na prawą stronę naszego wykresu, by zobaczyć symetryczną kompozycję roksolanek. W samym centrum swojego zbioru Szymon Zimorowicz umieszcza 31 pieśni chóru młodzieńskiego, przed którymi zgodnie z zasadą symetrii kładzie 20 utworów i po których umieszcza 20 utworów. U początku i końca swojego zbioru kładzie teksty, które wyrażają lęk przed zapomnieniem. Jako drugi i przedostatni utwór daje teksty, które mówią o początku i zamknięciu weselnej ceremonii. I wreszcie w samym sercu tej symetrycznej kompozycji umieszcza pieśń śpiewaną przez Narcyza. A przecież Narcyz to mityczny młodzieniec po przedwczesnej śmierci przemieniony w kwiat, którego imię łączy się nierozerwalnie z motywem zwierciadła, co jest dobrym pomysłem, jeśli potrzebujemy pieśni w samym centrum symetrycznego zbioru. Co więcej, pośród młodzieńców chóru młodzieńskiego znajdują się jeszcze dwie postacie, które noszą imiona tożsame z nazwami kwiatów. To drugi w tym chórze amarant i, zgodnie z zasadami zwierciadlanej symetrii, przedostatni, czyli hiacynt. I hiacynt to także mityczny młodzieniec, który po swojej przedwczesnej śmierci przemieniony został w kwiat, a przemieniony został przez swego boskiego kochanka, boga poetów Apollina. Co dla nas ważne, to pytanie, dlaczego po drugiej stronie zwierciadła umieścił poeta amaranta? Przecież nie jest to postać znana z jakiegokolwiek mitu. Otóż, jak się zdaje, imię to wyraża głębokie pragnienia samego poety. Młodzieńca, który pragnąłby za sprawą Apollina, do którego modli się w roksolankach jako boga poetów, przemienić się po przedwczesnej śmierci w wiecznie piękny, nieśmiertelny kwiat. Greckie słowo amarantos znaczy bowiem niewiędnący, ale to
nie wszystkie tajemnice matematycznej harmonii roxulanek. Jeśli spojrzymy na schemat drugi, zobaczymy, że w miejscu, w którym pojawia się amarant, rozpoczyna się szczególny łańcuch złożony z pięciu ogniw. Pięciu ogniw ułożonych w co piątym miejscu zbioru. Ogniw złożonych z imion, których zapis otwiera litera A. Cóż to znaczy? Otóż w ten sposób Szymon Zimorowicz wpisuje w swoje roxulanki matematyczną, pełną głębokich tajemnic figurę pentagramu. Zakrzykną Państwo, jak to jest możliwe? Otóż jest to możliwe dlatego, że w czasach Szymona Zimorowicza powszechnie wierzono, że figura ta składa się z pięciu splecionych ze sobą liter A. Wyraża zaś ona niezmiernie ważne, symboliczne treści. Po pierwsze, odnosi się do liczby 5 jako prastarej liczby weselnej. To dobry pomysł, by umieścić taką figurę w zbiorze, który jest cyklem weselnym. Po drugie, symbolicznie przedstawia hieros gamos, czyli święte małżeństwo nieba i ziemi. A przecież, jak pamiętamy, Szymon Zimorowicz przedstawia miłość małżeńską jako wyraz boskiej i twórczej miłości, która spaja wszechświat. Po trzecie, u Pitagorejczyków pentagram był znakiem, który wyrażał życzenia łaski i szczęścia. Wspaniały pomysł, by umieścić go w bukiecie weselnym. Co więcej, pentagram jest figurą geometryczną, w której wszystkie miejsca, w jakich przecinają się odcinki, z których złożona jest ta pięcioramienna gwiazda, są miejscami złotego cięcia, wyznaczającymi boską proporcję. A przecież to proporcja sprawia, że do doskonałego dzieła spiętego klamrą proporcji nie można już nic dodać, ani od tego nic odjąć. I jeśli w pentagram możemy wpisać postać człowieka, to w ten sposób dotykamy głębokiej tajemnicy wszechświata, albowiem człowiek jest mikrokosmosem, co oznacza, że pentagram pozwala nam wniknąć w tajemnicę Boga Stwórcy tworzącego kosmos. Szymon Zimorowicz doskonale znał i pragnął wykorzystać te wyobrażenia. W swoim dziele zatem miejsce, które wyznacza pieśń Amaranta, tak wkomponowuje w całość, by było ono punktem, w którym następuje złote cięcie, w którym znajdziemy złotą proporcję wyimaginowanego odcinka, który rozpościera się między pierwszym a środkowym utworem całego zbioru. Oczywiście po drugiej stronie zwierciadła miejscem złotego cięcia będzie pieśń Hiacynta. Jak zatem widzimy, tajemnice matematycznej kompozycji roxulanek pozwalają nam zrozumieć, co rzeczywiście mogło w organiczną całość łączyć poezję miłosną z matematyką, z kosmosem i z umieraniem. Przy czym umierający 20-letni poeta tworzy poprzez kompozycję roxulanek hymn ku czci życiodajnej miłości, hymn ku czci tworzenia i hymn ku czci nieśmiertelnego piękna, po to, by hymn ten wymierzyć w moc wyniszczającej choroby, w noc śmierci i niepamięci. Bardzo dziękuję.